Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Tolls of Destruction. I w tym odcinku będziemy przechodzić... co to mamy? Apogee Space Station. Albo po prostu Nundak Asteroid Ring. Chyba więc... oj. This must be the transport to the station, but how do we get the launch code? We ought to warn you that the owner of that there station ain't accustomed to visitors. And why should we trust you? You ejected us into space. Apologies, my friend. Tell you what, allow us to make it up to you. Some space pirates from Ardolas have offered us bolts for Leviathan souls. Why, if you were to go and fetch some for us, we would happily give you the launch code. No dobra, więc musimy znowu iść pohantować duszę lewiatanów. Więc najpierw tutaj sobie trochę pochodzę, pozdrowić trochę śrubek i... tu jest w ogóle w cholerę dużo rarytanium, więc jak się przychodzi tu na challenge modzie, to po prostu jest się bogatym rarytanium. Czy jest tu vendor? Może jest. Jeszcze sobie tutaj myknę. Co mam za upgrade'u? Już tak dawno tutaj nie byłem. Shard Reaper, który jest w miarę dobrą bronią. Plasma Beast, który jest do dupy bronią. I muszę jeszcze... o, trochę mam już tego odblokowanego. Tornado Launcher może... bo Shock Reviger. Revager Reviger. Powiem wam szczerze, że interesi mnie takie rzeczy. Ale no zobaczymy, Zupgraduję jak będę miał już... jak się po tym wszystkim przelecę. Więc chodźmy tu. Najpierw ich pozabijamy. Więc walka z lewiatanem, zobaczymy jak nam pójdzie. Oj. O nie, jestem przyzwyczajony do sterowania w Ratchetie 2016, to będzie porażka. Jak ja już dawno nie grałem z normalnym sterowaniem Ratcheta, to jest... o nie. Aha, i oczywiście broń, która jest do dupy w Ratchetie i Clanku 2016, to jest OP. I moja oczywiście ulubiona broń, między innymi. To taka ciekawostka. Na serio. Predator Launcher w Ratchetie 2016 jest... nie! Fuck, znowu! Chciałem użyć Clanka używając R1, ale się nie da. O, no to będzie ciekawie, nie powiem, że nie. No bo na szczęście to nie jest ten sam lewiatan. Nie, to będzie tragedia. Oh boy. No to znowu się trzeba... no tak, to zajdzie. O nie, ja się teraz muszę przyzwyczaić nowo do sterowania, nie. Ratchetie 2016, jak ja cię kurde... nie lubię z tym twoim nowym sterowaniem. Na serio, i miałem dokładnie ten sam problem, jak po raz pierwszy zagrałem w reszta. 2016, po prostu nie mogłem... nie mogę się przyzwyczaić do nowego sterowania, tu proszę, praktycznie drugi raz skoczyłem, już spieprzyłem wszystko. Halo? No wiem, że puściłem jeden, ale on już się zdespawnował na mnie. Okay, dzięki. Muszę je jakoś wszystkie zupgradeować. Nie! Dlaczego w tą stronę, ty debil? Dobra, Shock Reviger. Na V3 już jest, chłopanie. Które mam? No, to jest na V4. Fusion Grenade by się też przydał. Zupgradeować. No a tu... tak naprawdę Tornado Launcher tak najbardziej tutaj potrzebuje upgrade'u. To obecnie, ale może jak go trochę po... podrasuję trochę. Dobra, złota śrubka. Tada! Myk. Teraz tu myk. I myk. Halo?
Kurde, ile tego dużo. Chodźcie, panie. Jak się stęskniłem trochę za Toss of Destruction, bo tak w sumie nie grałem od ostatniego odcinka, jaki nagrałem. Na serio, to tęsknota już jest. Halo? I wszystko na łeb. Kurde, tak chciałem, żeby się tuż przede mną zniszczył, to by było epickie. Brią. Okidoki. Więc kurde, właśnie szkoda, że one tak latają najczęściej w przestrzeni. Bardzo to mi trochę się ten Predator Launcher podekspił. Okej. Okay. Teraz tu idziemy. I idziemy do następnego teleportera. Który jest tutaj. I tu mamy dwóch lewiatanów. Nie wiem, lubię tak. Nie tak. Mamy misję do roboty. Lubię tak bardzo te misje takie zabijania lewiatanów, bo nie wiem, przyjemne mi się bardzo wydają. Tak, nie mam zbytnio aż takiej, aż za bardzo tak wyjaśnienia na to, ale tak jakoś po prostu. Lubię je. Because. Przecież może w tym Fusion Grenade bym trochę tak podekspił. Tym lewiatanem. Biorąc pod uwagę, że Xbox dostajemy za samo używanie broni na jakimś przeciwniku. W sumie ten Fusion Grenade nie aż tak dużo nie daje tak naprawdę, ale tam mniejsza sobie. Jest słabą bronią. Nawet nie będę się kłócił po prostu. Jest dobrą na początek, ale słabą ogólnie. Combustor jeszcze jakoś czasem. Ja bym sobie jeszcze trochę wziął. Przynajmniej tego jednego. Czym to ja? No i zapomniałem, o czym mówiłem, no i fajnie. Aha, o Fusion Grenade. Combustor jest jeszcze jakoś... może czasem zabłysnąć. Pewnie tym... technicznie rzecz biorąc dlatego, że ma w cholerę dużo amunicji. A tak poza tym to... nie mam żadnej... w sumie mam Combustor. No właśnie, Combustor może zabłysnąć tutaj. Halo? Proszę mi strzelać w przeciwnika, nie w przestrzeń. I myk. Dobra, więc teraz wrócimy. Tam do stacji. Myk i to jest tam. I myk. Szkoda, że nie da się tu obracać. Chciałem tak popatrzeć na tego rozpikselowanego Ratcheta. Wow. Sorry, I cannot help it. What? Okej. Okay. Zupgrade'ujemy sobie może najpierw Tornado Launcher. Ojej, drogie to trochę, dobra. Bigger area. Nie stać mi nawet. More damage, okej. Okay. To tyle na razie możemy zupgrade'ować. Dobra, speak to smuggler. Relevantno sobie full launch code. Transport vessel's primed and ready. You all take care now. Okay, danke. Pleasure doing business with you. Okay. Yeah, it used to belong to an explorer named Max Apogee. Nobody's seen him in ages. Rumor is it's been taken over by two fierce warbots, bloodthirsty warriors from the days of the Great War. Some say it's the weapon that swallowed the entire Kragmite planet with a single shot. A vaporization ray cooked up by the Lombaxes when the Great War had reached a stalemate. Of course, nobody really knows for sure. Oh, them Lombaxes knew how to keep a secret. Which is some a person in my business can appreciate. Okay, więc... Oh yeah, no dobra. Chyba nie będziemy tego wszystkiego gadać. Bo chyba nawet nikt mi nie mówił w poprzednich odcinkach, czy mam je wszystkie te dialogi
Przesłuchiwać? I don't know. Okej. Okay. No i teraz się zacznie fajnie, bo mamy gravitacyjne transformowanie. Perhaps we can find a way inside from here. Które mi się bardzo podoba. Okej, okay, tu jesteśmy jeszcze na normalnej grawitacji. Pamiętam, że pod jakimś kątem się dało idealnie wpaść do tej stacji normalnej, więc... Uwielbiam interakcję Ratcheta i Clanka w tej grze. Jest ich dużo więcej niż w Ratchecie 2016? O, właśnie to chyba... Nie. Ojej. Oj, Houston. Ups. To się da zrobić. Jakoś, tylko nie wiem jak. Na pewno... Dobra, przestanę. Bo to się mija z celem, po jakiej tu przyszliśmy. Tu... Myk. Teraz tu idziemy do tej platformy. Oj. Kusi mnie, żeby jeszcze spróbować z tej platformy. Ale nie zrobię tego. No i tu jest tak blisko, kurde. No. Tak daleko jednocześnie. Myk. Lubię ten sam efekt, nie wiem czemu. I teraz chyba będziemy już na czubku. A jednak nie. Jednak w cholerę blisko jesteśmy. Kurde! Honotu! Okej, dziękuję. Jak się fajnie gra teraz na HD, uwierzcie mi, nie? Widzę różnicę nawet teraz tutaj na moim zwykłym telewizorze, że różnicę w analogowym 720p, a w cyfrowym 720p, bo... cholera. Bo Ratchet nadal działa w 720p, bo tak gra została zakodowana, że po prostu działa tylko w 720p, więc więc to zbytnie... Więc niby rozdzielczość jest to sama, ale cyfrowy, analogowy sygnał robi ogromną różnicę. Kolory zdecydowanie są żywsze przede wszystkim dzięki HDMI wyjściu. Okej. I believe that is the maintenance elevator up ahead. That could be our point of entry. Okej, zaraz tu wejdziemy, tylko najpierw najważniejsza jest kasa. Co mnie nauczył Conker, to to, że najważniejsza jest kasa. The Lombax secret is ours. Let's grab it and get out of here before Tachyon sends his armies in. Okej. Więc nasza misja jest taka, że po prostu musimy tu wejść, zabrać sekret Lombaxów i wyjść. Kurde, trudny wybór. Znaczy, trudny wybór w sensie, czy kupić Shard Reaper, czy nie. Bo nie jestem do końca pewien, czy to zrobić. Ale no dobra, na razie tego nie zrobię. Jak bardzo będę potrzebował tego, No jak to się nazywa? Broni na odległość, to wtedy tego użyję. Oh boy. A ja mogę tego użyć. Nie.
No, no. Dobra, sterowanie, co ja chcę, ale sterowanie Tornado Launcherem jest do dupy, to tylko tyle przyznam. Z tym hejtem na tą broń całą. Dał się. Okej, to przeszło w miarę okej. Oh boy. Ja się przejdę. No cholera, jasno. Ja się może lepiej przejdę po. Pod ten. A no tak, mam przecież te turbobuty. Aha, głupi jestem. Dobra. Przejdę się po ammo. Rozwrócę się tutaj. Kurde! Akurat jak życie do mnie leciało. To jest po prostu moje typowe szczęście. Bardzo bym chciał Tornado Launcher zupgrade'ować, no. Damn it! Dlaczego z takim opóźnieniem się pojawiać? Na jakim ono jest poziomie? Może tak jeszcze z... Paru tych przeciwników się zapgraduje. Dlaczego za mną się wypuszczasz? Przecież to nie tam są przeciwnicy, goddammit. Chyba tu przy okazji też granat, grenade, coś tam. Robimy teraz. Przyzwyczajenia są złe. Wiecie? No. Okej, okay, teraz jedźmy tu znowu. Let's do this shit! Dlaczego idziesz tu? It's not the point! Oh shit. Okej, okay, to całkiem nieźle idzie. Cofam to. No! No i się zupgrade'owałem. Na V2. Jak ja lubię tą animację po prostu, jak kocham tą animację upgrade'owania broni w serii Future. Jeszcze mi się podobało w sumie w Q-Force mi się podobało i w Nexusie, a na przykład w czegoś innego nie było chyba, a to, co było w Ratchecie 2016, mi się w ogóle nie podobało, bo praktycznie to był tylko sam tekst i się pokazywało, co się upgrade'owało, i to mi się nie podobało bardzo. A tu taka fajna animacja, jakieś pioruny, kurde, portale, inne. Kurde, to... Ja pierdzielę. I to mi się podobało, a nie jakieś takie... Pójdę się jeszcze tak wzmocnić. Mik. Okej. Okay. He's breaking into the aqueduct. Release the hydromine defenses. Okej, to tak się szybko pływało. Oj, no. Dang it all, he's swimming in our fishing hole. He's probably hopped up on that rap music. Przykro mi, Krąg, ale ja nie jestem dobry. Ja nie lubię rapu. Więc sorry, źle trafiłeś. Rap jest dla mnie bardzo złą muzyką. Powiedział koleś, który słucha od czasu do czasu Unknown From Me na Kysas z Asetio. I ogólnie uwielbia Pumpkin Hill. That's not the point, okay?
To naprawdę to nie jest to, co myślicie. Oh God. Po prostu rap na kulce jest dobry. W przeciwieństwie do... Are you kidding me? W przeciwieństwie do normalnego rapu. Dobra, ja już się nie pierdzielę z tym. Teraz już jak na V4 to jest, to teraz mogę jakoś tutaj ogarniać. No i teraz. Po prostu wchodzimy i nawalamy wszystko. To jest easy. Umieram tak naprawdę tylko dlatego, że mam mało życia. Znaczy nie, że mam mało życia, tylko po prostu przeciwnicy tyle życia zadają i dlatego umieram. Dobra, więc teraz możemy iść tu, rozwalić tego. Grania. Iść zaraz pod ładowanie malutkie. No i takie tam ogólnie. I zaraz będziemy mieli 60 tysięcy! Jej! 60 tysięcy w 8 miesięcy. Okej, to jest smyk tu. Wracamy się. Ała. Wracamy się. Ała. Wracamy się. Tym razem nie ała. Ała. Teraz idziemy i teraz się nie dajemy zabić. A w sumie skoro już tak użyłem tego Fusion Grenade'a, to dlaczego by nie zrobić go pierwszą bronią, jaką dam na V5? Bo on jest trochę OP tutaj. To akurat muszę przyznać, chociaż gadałem, że jest do dupy bronią, ale... To muszę mu akurat przyznać, że tutaj z jakiegoś powodu jest OP. Chyba przeciwnicy są tak słabsi na niego, I guess. Oła. No i teraz on. Oh boy, to się źle skończy. Ha! I teraz muszę jakoś tu wyjść, żeby się nie zabić. Dobra, teraz szybko tu. Uff. To dobra, no poukładałeś, a ja rozwaliłem przez co? Nie ma nic więcej do rozukładania. Ła. Please don't kill me. Teraz idziemy na górę. Tam jest w cholerę tych. No i nice! Pierwsza broń na V5. Jak to się teraz nazywa? Fusion Bomb. Wcześniej to było chyba bodajże Fusion Grenade, nie? No, więc to jest na nisko. O, w sumie. No gdzie? Czemu? Why? Ła. Chyba zaraz zmienię moją opinię na temat broni, jaką jest Tornado Launcher. Dlaczego idziesz tam? Dlaczego to ma takiego downa z celem? Wiecie co? Chyba się jednak namyśliłem. To jest dobra broń w porównaniu do Tornado Launchera.
A jak się go jeszcze troszeczkę zaupgraduje? Łopany. Panny, panie. Ktokolwiek mnie tam ogląda. Tam się dopiero dzieje. Dobra. Więc jego sobie tutaj dalej już poupgradujemy, żeby było. Żebyśmy mieli kolejną broń trochę tak. No i znowu muszę tam iść. Ja się boję teraz. Autentycznie się boję, że zginę zaraz. Ła. Teraz możemy tu wyjść i my. Jak z tymi? A, w miarę. Laser grids. I know. They never learn. We need those turrets back online. 10-4. Rerouting primary capacitors. No i teraz otwierz się. Oh shit. Otwórz się drzwi. Kurde, jakbym miał Rhino, to jakbym ich tutaj po prostu rozwalił wszystkich. Po prostu nic by nie zostało. Oła. Teraz ze mnie nic nie zostanie. Ała. Uff. Uff. Ah, okay. Okay. Uff. W ogóle jak tam z tymi upgrade'ami u niego? O, ha. Okay. Unleash hack? Proszę nie przeklinać na tym chrześcijańskim Minecraftowym serwerze. Okej. Strasznie, czym się zdaje, że ta broń mi daje też zdrowia troszeczkę? W sensie, że z przeciwników pada też na lotek. Ała. Który by się bardzo teraz przydał. Okej. Okay. Teraz tu. Czyli na dwa. Te schodzą. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Ła. Teraz ty. Kurde. Jeszcze jakbym umarł, to by dopiero było. No więc teraz jeszcze ten. I to wszystko, co nam tutaj zostało. Teraz tylko się ubezpieczyć. Na wszelki wypadek. No i zamknęli nas. There's no way we're getting through this without at least two crates of parasitic nitro cells. No i możemy teraz dzięki temu wiertłowi rozwalać ściany. A dzięki włączeniu Six Axis mogę to robić natychmiast praktycznie. You say gave you this thing? The Zoni. They are little invisible creatures who travel through time. Oh, right. There's the scoundrel! Pulverize him! Oh, my thruster coils! Thanks, guys. I can handle it from here. Well, congratulations. You win an all-expense-paid trip out the airlock. Hope you don't mind letting yourself out. I hate that popping sound of bodies decompressing in space. Put that Lombax in his place. What? He is a Lombax. Kronk, Zephyr, lower your weapons.
And so, our heroes explain the mysterious circumstances which brought them to Talwin Apogee's secluded space station. Their quest for the elusive Lombax secret, a cipher wrapped in an enigma, smothered in super secret sauce. That's enough, Zephyr. Sorry. So you're a Lombax who's never seen another Lombax, doesn't know where they are or what their secret is. That's so... ironic? I take it he's the smart one. Miss Apogee, is there any reason why Tachyon would think you have a Lombax weapon? Well, this is my father's base. Max Apogee? Max Apogee was a famous... Is a famous... Famous explorer and collector of rare interstellar antiquities, most notable of which was a Lombax artifact. Where is the artifact now? Pirates raided the station years ago. This is the only thing they took. My father went after them, but never came back. I recall that smuggler mentioning pirates on Ardolis. Ardolis? Kronk, Zephyr, get the ship ready. Lock up on your way out, okay? Dobra, to musimy wpierw zamknąć. A, już zamknięcie jest, okej. Okej, spoko, ja wszystko rozumiem. Nie trzeba przeprosić, to tam jest spoko luz. Jak to te dzieciaki mówią w dzisiejszych czasach. Dobra, więc polecimy jeszcze na Ardolię, jeśli nie ma pomiędzy tym jeszcze jakiejś misji. Chyba nie powinna być. A z drugiej strony... nie wiem. Zobaczymy. Jak będzie... to znaczy, tak czy siak zaraz skończymy epizod. Nasz kolejny. Jak to się szybko ładuje z dysku. O, czy jednak nie ma żadnych takich śmiesznych rzeczy. A więc to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku z Ratchet & Clank Tales of Destruction. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa! Chaos! Control!